Łapcie popcorn. To super zwierzaki. DC Liga Super Pets w kinach od 29 lipca. DC Liga Super Pets. Teraz w kinach. Cześć, tu Błażej Łukasz Parda. Jestem lektorem i dzisiaj będę nagrywał trailer króciutki filmu DC Liga Super Pets. Jest to film kierowany dla dzieci, młodzieży, ale również dla dorosłych, bo często przy tych filmach animowanych bawimy się bardziej niż przy standardowych komediach. Nie wiem czemu, ale tak. Ja tak mam. Możliwe, że tylko ja tak mam. W każdym razie będzie to króciutki materiał, bo mówimy o dwóch czy trzech spotach, które trwają 10 sekund. Klient to Warner Bros. Pictures, czyli ogromna wytwórnia, która między innymi dała nam Matrixa, Incepcję, Scooby-Doo, Fantastyczne Zwierzęta czy tysiące innych filmów. Klient znajduje się we Włoszech, w Mediolanie. To trochę ja też będę w tym Mediolanie. W każdym razie wam tylko pokażę to, co jest potrzebne. Łapcie popcorn! To super zwierzaki! DC Liga Super Pets w kinach od 29 lipca. DC Liga Super Pets. Teraz w kinach. Łapcie popcorn! To super zwierzaki! 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 DC Liga Super Pets w kinach od 29 lipca. DC Liga Super Pets. Teraz w kinach. Wersja kolejna. Czyli końcówka zostaje ta sama. DC Liga Super Pets w kinach od 29 lipca i alternatywna wersja teraz w kinach. Czyli przed premierą będzie wgrana w mediach wersja od 29, a po premierze, czyli od 29 teraz w kinach. Okej. Okay. Przygotuj się na szok. To super zwierzaki. 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 I kolejna wersja. Poznaj super zwierzaki. 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 DC Liga Super Pets w kinach od 29 lipca. DC Liga Super Pets teraz w kinach. Sponsorzy DC Liga Super Pets w Cartoon Network. Sponsorzy DC Liga Super Pets w Cartoon Network. Dla ciekawskich, dla tych, którzy mają trochę więcej czasu, pokażę pewne urządzenie, może tak nazwijmy, urządzenie, może to za dużo powiedziane, ale pewne coś, do czego się wkłada mikrofon od razu z popfiltrem i to powoduje, że twoje pomieszczenie, jeżeli nie jest wygłuszone, brzmi dużo lepiej, tak jakby było wygłuszone. W najbliższym czasie pokażę wam pewne testy, w każdym razie jest to Chaotica Eyeball, i co ciekawe, wymyślił, opatentował to Polak Konrad, który wychował się w Polsce i żył, a aktualnie mieszka w Kanadzie i sprzedaje tego typu oczy na mikrofony na cały świat, głównie do Hollywood i do różnych artystów, którzy zamiast jechać do dużego studia, zrobili sobie studio u siebie, albo nawet nie studio, tylko nagrywają nawet na dworze albo w jakimś takim miejscu. To nie powoduje, że macie absolutną ciszę, nie. To powoduje, że nie ma echa zwrotnego. Nie powinno ono wystąpić, jeżeli jest to w miarę normalne pomieszczenie, a nie jakaś hala czy garaż, czyli w domowych warunkach się to idealnie powinno sprawdzić. Aha, i ja nie dostałem z tego tytułu żadnych środków. Jest to ciekawa alternatywa dla ludzi, nie tylko lektorów, ale dla tych, którzy po prostu w domu nagrywają podcasty czy jakieś inne elementy.
i również dla lektorów, którzy podróżują i mogą nagrać sobie coś w swoim na przykład hotelu czy w samochodzie, a jakość dźwięku będzie znacznie lepsza. W niedługim czasie pokażę również i zrobię test. A, jeszcze dodatkowo, mimo że studio mam dobrze wygłuszone, ale przez kamerę mam otwarte drzwi, dodatkowo zakładam sobie również właśnie Chaotica. Chaotica Eyeball. Występuje w różnych wersjach na różne mikrofony. Ja mam taki mikrofon, więc mam taką dziurkę. Jak będziecie mieli inny mikrofon, to będzie inna dziurka. Dziękuję, już dzisiaj zapraszam do subskrybowania tego kanału, bo na tym kanale pojawiać się będą prawdopodobnie podobne produkcje. A jeżeli jesteś zainteresowany nagraniami lektorskimi, reklamowymi, trailerowymi, dubbingowymi do centrali telefonicznej, czy jakimiś innymi, to zapraszam Cię na stronę www.blparda.pl. Pozdrawiam serdecznie, Błażej, Łukasz Parda. Do zobaczenia. Do zobaczenia.